Co cię powstrzymuje? Boisz się, że Maria Teresa się dowie? Widzę, jak na nią patrzysz. Chcesz rady? Nie zbliżaj się do niej. Ona jest zdolna do wszystkiego. Nie lubicie się. Kazała zabić faceta, którego kochała, żeby odebrać mu ziemię. To moja kuzynka. Żmija, egoistka, manipulatorka. Podobasz jej się. Prędzej czy później wpadniesz w jej sidła i cię zdradzi. Po co mi to pani mówi? Podobasz mi się. Jesteś przystojny. Nie pozwolę ci odejść. Nie możesz mi tego robić. Podobało mi się. Straciłam głowę dla ciebie. Traktujesz mnie jak przedmiot, ale to mi się podoba. Nie gadasz tych głupot o miłości. Nie lubię tych mięczaków, którzy nie wiedzą, jak traktować kobietę. A ja nie lubię kobiet, które za dużo gadają. Podobam ci się, bo ja niczego nie wymagam. Kiedy się zobaczymy? Nie była pani taka dobra, żebym to chciał powtórzyć. Co on sobie myśli? Ale trzeba przyznać, że umie zadowolić kobietę. Dziękuję, że mnie broniłeś przed Marią Teresą. Nigdy się nie lubiłyście. Nigdy.
A teraz musimy razem mieszkać. To jej problem. Podobasz mi się i chcę cię mieć blisko. Jak blisko? Nie zaczynaj, jak nie chcesz skończyć. Kto powiedział, że nie? Lubię niespłacone rachunki. Przepraszam. A ty nie wiesz, że trzeba pukać? Nie wiedziałam, że pan ma gościa. Teraz już wiesz. Zostaw ubranie i wynoś się. Ja pójdę, mam pracę. Zaczekaj. Potem mówisz, że to ja nie doprowadzam spraw do końca. Wynoś się. Mamy dużo czasu. Wrócę przed nocą. Jak on mi się podoba. Będzie mój, choćby nie wiem co. Nawet Maria Teresa mi go nie odbierze. Wersja polska na zlecenie telewizji Puls, Sun Studio Polska. Tekst Magdalena Dwojak. Czytał Marek Lelek. Ten pokój jest wspaniały. Przyniosę tu swoje rzeczy i wprowadzę się jako kobieta Santiago Guanipe. Chcę zobaczyć minę mojej kuzynki, kiedy to usłyszy. Cześć, skarbie. Myślałam, że nie przyjdziesz. Wybacz, zatrzymałem się, by kogoś przywitać. Zauważyłam. Słyszałam krzyki na zewnątrz. Tak, ale nic się nie stało. Małe ćwiczenia, nic więcej. Mam nadzieję, bo nie chciałabym, byś był zmęczony. Mam dla ciebie coś specjalnego. Nie martw się.